Cześć! Cześć! Witajcie na kanale Spendbook. Dziś zrecenzujemy dla Was książkę pod tytułem Gołąb i Wąż, o której było całkiem głośno. A więc książka... Nie. Nie zacznę zadania od więc. Swariuję z nią. Nie wytrzymam. Odlecę. Książkę tą... Książkę tą... Ale ta recenzja nudna. Najprościej jest to historia czarownicy i łowcy czarownic. Co tu mogło pójść źle? Wszystko. Tak, mamy mieszankę wybuchową. Akcja rozpoczyna się w domu publicznym. Mamy nasze dwie bohaterki, czyli Lu i Coco, które szukają pierścienia, takiego właśnie magicznego, którego jeśli osoba połknie, to staje się niewidzialna. Nie połknie. Włoży do buzi. Przepraszam, rzeczywiście. A więc mamy naszą czarownicę Lu, która uciekła ze swojego sabatu, no i ukrywa się, również jakby nie używa tej swojej magii, no, aby... Stara się jej używać, tak? Tak, aby łowcy czarownic jej nie wykryli. No, ale też te czarownice, które tak naprawdę, no, jej szukają. Tak. I właśnie pierwszy raz wpada na Rida przebrana za mężczyznę. Potem, aby nie doszło do pewnego skandalu, musi poślubić Rida. Zostaje do tego zmuszona, chociaż tak naprawdę postawiono jej wybór, że może iść do więzienia lub właśnie poślubić naszego Rida. Wybór był chyba oczywisty, no cóż. Tak, więc poślubiła go, ale tego nie chciała. Tak, zwłaszcza, że Lu nie jest... grzeczną dziewczynką. Tak, nie da sobie w kaszę dmuchać. Tak jest. Że tak powiedzmy, jest pyskata, momentami dosyć wulgarna. Tak, ładne piosenki śpiewa. Więc nie pozwoli sobie wejść na głowę. Z kolei Reed jest... Świętoszkiem. Tak, powiedzieliśmy, że jest świętoszkiem właśnie. Pobożny, czyli kompletne przeciwieństwo naszej bohaterki. Powiedziałabym, że Lu to nie jest taki idealnie mój typ bohaterki. Nie polubiła mi szczerze na samym początku. Potem już zaczęłam przymykać oko na tej różne odzywki, to co ona robi, tak. I czytało się naprawdę przyjemnie. Rida chyba polubiłam od samego początku, tak mi się wydaje. Nie miałam z nim jakichś większych problemów. Ja go nie lubiłem. Nie chciałem, żeby oni się spotkali. Czemu? To chyba było jasne. Nie wiem, ale i tak nie chciałem. No właśnie, i warto tu też zaznaczyć, że mamy właśnie narrację prowadzoną z perspektywy Lu i Rida. Częściej z Lu, ale właśnie ciekawie, że możemy też spojrzeć na tą drugą stronę monety. Mamy też dwójkę bohaterów, takich lekko pobocznych. Mamy przyjaciółkę Lu, czyli Coco, która jest innym rodzajem czarownicy. Czaruje z krwi, tak? Tak, tak. Właśnie i magia ma coś wspólnego z krwią, tak? Tak. Oraz jakby młodego chłopaka, Ansela, który uczy się na tego łowcę. Ma 16 lat. Tak. Jest takim pieszczoszkiem. Powiedzmy. Tak. Co mnie właśnie zdziwiło, ciebie chyba też, prawda, że tu jednak 16-letni chłopak jest... Jest 16-letnim chłopakiem, nie zachowuje się jakoś na starszego... Tak, bardziej jest pokazany jako takie dziecko. Tak. Chociaż też nie mamy chyba sprecyzowane tak naprawdę, nie przypominam sobie ile Lu ma lat, też Reed, więc nie wiem, ale myślę, że około 20 będą mieć. Tak, coś takiego. Tak, ale właśnie Ansel jest tutaj przedstawiony właśnie jako taki raczej niedojrzały jeszcze chłopaczyna. Trzeba powiedzieć, że ta książka stoi dialogami, czyli praktycznie nie ma tutaj opisów jakichś dłuższych, nie dłuży się. Czyli akcja jest zdynamizowana, chociaż powiedziałabym też, że właśnie znowu z drugiej strony tej akcji aż takiej tutaj nie ma, bo jednak to jest książka, która skupia się głównie na tej relacji Rida i Lu. Ale jest akcja, dzieje się tutaj. No tak, nie mówię, że tutaj się nic nie dzieje, ale no jednak mamy... książka jest nastawiona na ten romans, powiedzmy, tak? No, nikogo chyba to nie zdziwi. Książka też jest naprawdę fajnie napisana, można się przy niej nieźle pośmiać. Tak, to jest akurat prawda, ja się przy niewielu książkach śmieję. Ja też, częściej chyba beczę niż śmieję się przy książkach. Mimo, że no powiedzmy, ten humor tutaj, ten słowny jest raczej prostacki. Tak. Ale da się pośmieć. Ale zaśmiałam się, więc tak, to jest na pewno duży plus. Jeśli chodzi o taki duży minus,
to tu jest praktycznie zero eksploatacji świata. Przynajmniej mi się tak wydawało. Marta mi to napisała Byłam na Messengerze. Byłam na 150 stronie i piszę do Kaspra: ej, wszystko fajnie, tylko ja w sumie to nic nie wiem o tym świecie, nie wiem, czy to się dzieje gdzieś, na początku myślałam, że w średniowieczu, no ale jednak coś mi nie pasowało, tak? Czy to jest w ogóle jakiś alternatywny świat? Niby mamy tutaj tak nawiązania do Francji, no ale tak naprawdę gdzie to się dzieje? Powiem tak, mi to nie przeszkadzało, póki Marta mi tego nie powiedziała. Czytałem tą książkę i byłem z niej zadowolony, Marta napisała i wtedy takie uświadomiłem sobie to. I faktycznie zaczęło mi to przeszkadzać. Więc mam nadzieję, że w drugim tomie ten świat jednak będzie bardziej opisany, lepiej przedstawiony. Tak. No bo jednak muszę powiedzieć, że jego tutaj praktycznie nie ma. W tej książce też jest sporo takich głupotek. Ja się tu muszę przyczepić do tego pierścienia właśnie, którego szukała Lu. Którego się wkłada właśnie do ust i się tak człowiek robi niewidzialny. Tak, Martę to brzydziło. No, dla mnie to dziwne, bo i widziałam właśnie, że nie tylko mnie, że jeszcze jednak ktoś się do tego przyczepił. No ale to już jest takie moje. Mi to na przykład w ogóle nie przeszkadzało. Zakończenie książki było naprawdę fajne, chociaż powiem, że nie porwało mnie jakoś strasznie. Nie muszę następnej części już teraz czytać. Mam tak samo. Chociaż ja ci powiem, że mi się chyba nie podobało to, co się na samym końcu stało z Reedem. Oczywiście nie będę tu zdradzać, co się stało. Może trochę, mi to nie przeszkadza, niech się dzieje co chce. Jak wyjdzie następna część, na pewno będę ją czytał, jednak nie mam takiej wielkiej chcicy na tę książkę. Tak, chcicy. No właśnie, więc myślę, że ta książka jest dobra pod wieloma względami. Ma kilka błędów, które są wybaczalne. Tak, chociaż znowu nie jest to pozycja, nad którą bym się tak strasznie, nie wiem, wychwalała ją pod niebiosa, że jaka to ona nie jest świetna. Ja tą książkę oceniłam na 7 na 10 gwiazdek. Myślę, że no, jest bardzo dobra, ale nic więcej. No. W końcu to książka, która nie ma nic nas pouczyć, przedstawić naszych poglądów. Tak, to jest typowa rozrywka. Tak, jest. I też polecałabym ją jednak starszej młodzieży. Tak, pojawiają się tu wulgaryzmy, dla mnie tak, różności. Ale chyba my możemy polecić tą książkę. Bardzo dobra rozrywka. Więc miło się ją czytało, dość szybko. Tak, więc jak najbardziej możecie sięgać. Jeśli interesuje Was fantastyka ze słabo wykreowanym światem, ale dobrym romansem, tak? Ja się dobrze bawiłam. To jak najbardziej możemy Wam to polecić, tak? To by było tyle z naszej recenzji. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobała ta książka lub czy chcecie ją może przeczytać. Zachęcamy również do pozostawienia subskrypcji oraz lajka pod tym filmem i zapraszamy na następne nasze filmiki. Tak, do zobaczenia.